Szanowni Państwo, wydaje mi się, że kilka kwestii, które padły, są moim zdaniem kluczowe. Jeżeli w ogóle będziemy rozmawiać o planie, o tym, co do przodu, o tym, gdzie jesteśmy i dlaczego tak, a nie inaczej do przodu. Po pierwsze to, że dysproporcje, o których Marek wspomniał, moim zdaniem są na kilku płaszczyznach. To nie jest tylko kwestia finansowania, to nie jest tylko kwestia promowania i stawiania priorytetów, to jest również kwestia, moim zdaniem, zupełnego niezrozumienia i trochę takiego jakby przedmiotowego traktowania prowincji przez to centrum czy przez ośrodki wielkomiejskie, bo przecież duża część osób, która przyjeżdża do tych centrów, do dużych miast, do Trójmiasta czy do Warszawy, to są osoby, które pochodzą z prowincji. One z takich małych miast, w których my wszyscy mieszkamy, gdzie one otrzymują edukację, gdzie one otrzymują wychowanie, budują relacje społeczne, tak naprawdę przygotowują się do tego, żeby być ciekawym, produktywnym, włączającym się w różne działania, korzystać z różnego rodzaju dobrodziejstw, które współczesna cywilizacja nam daje. Oni są przygotowani tutaj, oni są stworzeni tutaj i wyjeżdżają do tych dużych ośrodków najczęściej na studia albo w poszukiwaniu pracy, albo dlatego, że nie mają żadnej alternatywy, jeżeli chodzi o spełnianie się w takiej przestrzeni na przykład kultury. Moim zdaniem to jest bardzo krótkowzroczna polityka, no bo jeżeli przyjeżdżają do dużych aglomeracji osoby, których potrzeby kulturalne są zerowe albo niezbyt wielkie, nikomu niczego oczywiście nie ujmując, to te osoby również potem nie korzystają z tej kultury w dużych miastach. I nieprawdą jest, że to w tych wielkich miastach jest potężne uczestnictwo w kulturze. To jest procent ludzi, którzy korzystają z tych dobrodziejstw, które są w dużych ośrodkach miasta. Podejrzewam, że gdyby zrobić dobry przegląd tego, kto korzysta, jaki to jest procent mieszkańców, jaki to jest procent społeczności, w jakich grupach poszczególnych, czyli taką pogłębioną analizę sfokusowaną, to okazałoby się, że w niektórych mniejszych ośrodkach dużo więcej osób w tym uczestniczy, a jakby z całym szacunkiem do instytucji artystycznych i instytucji kultury, które są zlokalizowane w tym centrum województwa, to tam jest komasowana cała aktywność i całe planowanie kulturalne, planowanie strategiczne. Moim zdaniem teren jest jakby mocno niedoceniany albo zupełnie poza nawiasem.